Bardzo proszę. Tak, pytanie. Później pan. Ja mam pytanie troszkę może w drugą stronę, bo usłyszeliście tutaj, jak wydać pieniądze, co zrobić z pieniędzmi. Nie wiem, czy państwo wiedzą, no pan pewnie wie, że dług CEIMiKu, znaczy województwa śląskiego, to jest prawie 1 000 000 000 zł. Ja mam pytanie takie, jak panowie mają pomysł, panie, żeby to spłacić. Czyli też pytanie dla wszystkich. Tak, tak. Bardzo proszę. Ktoś z panów. Tak? No, ja z polityką zostałem wywołany. No troszkę się nie czuję tak odpowiedzialny za ten dług. My również jako opozycja zarzucamy aktualnemu zarządowi ten dług. Gdzie on został głównie wygenerowany? W temacie, który jest dla nas trudny do zrozumienia, to jest stadion Śląsk. To była inwestycja, która budziła olbrzymie kontrowersje, szczególnie u mnie, bo podobnie jak z tymi przewozami regionalnymi, statystycznie mieszkaniec Cieszyna na stadion Śląsk jedzie raz w roku albo w ogóle, tak? A on pochłonął te 700 milionów złotych. W tej chwili drugi rok z rzędu zadłużenie sejmiku spada. Dlaczego? Trzeba, źródła dochodu sejmiku są takie główne, to jest CIT, podatek CIT. I tutaj no, ściągalność VAT-u w sposób pośredni generuje ściągalność CIT-u. To jest jedna sprawa i w tej chwili na przykład na ten rok już mamy prawie, że dochody z CIT-u po wrześniu na poziomie rocznego planu. To spowoduje spłacenia tych zobowiązań. Tutaj pan powiedział o tych miliardzie, no to jest kwestia, jak to się liczy, no bo tak kredytowo to jest w granicach tam 300 milionów złotych, to jest jak gdyby, bo to są różne metody liczenia, oczywiście z jednostkami podległymi czy bez, w to nie wchodzę. Wszystkie samorządy są zadłużone, generalnie tak to funkcjonuje i sam dług nie jest czymś złym. Jeżeli na przykład budujemy dom i bierzemy kredyt, zadłużamy się, ale mamy dom, który będzie funkcjonował na naszej rodzinie, to ja w tym nie widzę nic złego. Najgorzej jak się przepraszam, kredyt przejada. I tu oczywiście trzeba z tym walczyć. Ale wracając do pytania, obojętnie kto w tym sejmiku będzie, to będzie musiał politykę prowadzić taką. Spłacać zobowiązania, ale broń Boże nie zablokować rozwoju gospodarczego. Dziękuję. Tak to trzeba robić. Tak jak w domu niestety czasami trzeba sprawdzić kredyt. Może inaczej, komu zabrać? Proszę? Komu zabrać? Nie, bo na szczęście są większe dochody. Wie pan, jednak te dochody, te około 200 milionów większe, które są, to jest bardzo dużo w budżecie, bo ja mówię o CIT-ie, a to w PIT-ie też jest tam w granicach 30 milionów więcej. Także tu nie chodzi o zabieranie, tylko chodzi o sensowne jak gdyby przegrupowanie pewnych kosztów. No, przepraszam, na pewno według mnie administracja jest za duża. Dziękuję. Pan Andrzej Mówicki się zgłaszał jeszcze. Tak, proszę pana, z doświadczenia samorządowego chciałbym tutaj podzielić się takim spostrzeżeniem, że reforma samorządowa rządu Janusza Jerzego Buzka była naprawdę bardzo dobra. To jest właśnie największa zdobycz polskiej demokracji, to są samorządy. To, że my sami możemy w szerokim gronie kierować rozwojem naszego kraju. Problem jest taki, że po tej reformie kolejne działania rządu były takie, że dokładano zadań do poszczególnych samorządów i gminnego, i powiatowego, i wojewódzkiego. Generalnie samorządy są bardzo zadłużone, nadmiernie pewnie, z tego powodu, że wykonują zadania, a nie kolejne zadania, a nie dostają na to środków. Trzeba by było zwiększyć. Państwo nie chce się dzielić z samorządami tymi pieniędzmi. Ciągle dokłada zadań reforma edukacji, podwyżki płac w służbie zdrowia. Są nowe uregulowania, które generują koszty w samorządach, a nie dodaje się środków. No i tutaj jest odpowiedź. Musielibyśmy jako społeczeństwo wymóc na rządzie, żeby bardziej dzielił się z nami, czyli żeby większe środki były przekazywane do samorządów, żeby był większy udział w podatkach przekazywany do poszczególnych szczebli samorządów. Bez tego żaden samorząd, przecież gminy na edukację dokładają bardzo często 50% środków, to jest z budżetu gminy, subwencja całkowicie nie wystarcza. Dziękuję. Pan Artur Lach. Po raz kolejny szuka się spłacania długów publicznych w kieszeni podatnika. No my mówimy temu stanowcze nie.
musimy ograniczać wydatki, niestety musimy dociskać pasa i spłacać powstałe już długi. Ja nie zgadzam się z ciągłym, za chwilę będziemy podnosić podatek CIT do granic możliwości i będziemy łatać kolejne wydatki. Tak jak wspomniałem wcześniej, nierentowne linie, to też będzie trzeba dotować, kolej to też będzie trzeba dotować, wszystkie spółki będzie trzeba dotować, no to za chwilę tych pieniędzy braknie. Musimy ograniczyć, tak, świetnie pan Kawulok zauważył. Administracja jest przerośnięta i tu się zgadzamy, również trzeba to ograniczać. Zadłużenie wzrasta. O taką moją osobistym poglądem jest, że powinien istnieć zakaz, nawet napisany w Konstytucji, zadłużania się. Nie tylko samorządu, ale i jak się zadłużać. A szczególnie, jak się pan nie żartuje. Tak, jak by się to wie pan, to stwierdzenie, że do pan w tych dwóch zadłużeniu, to wie pan, to jest poziom przedszkolny, no to przedszkola... Nie przekrzykujmy się nawzajem, kandydaci mają... Zostało zadane pytanie, bardzo proszę. Ja nie chcę ingerować, też nie chciałbym być adwokatem, bo kolega, jeżeli tak mogę powiedzieć, mnie nie zrozumiał. Absolutnie nie mówię o podnoszeniu podatku. W żadnym wypadku o większym udziale podatkach, no właśnie, ale o większym udziale podatkach samorządów, żeby większe te pieniądze, które pan zostało pobiera, żeby było przekazywane do samorządu. Zostało na miejscu. Więc ja też, jeżeli mogę w tej sprawie jakby takie dyskusje. Proszę państwa, jak ktoś z nas zostanie radnym sejmiku, to pierwsze będzie zmuszony odmówić powiatowi pomocy. Powiat powie, dajcie więcej. Dajcie więcej, tak? My mówimy rządowi dajcie więcej, a gmina mówi powiatowi dajcie więcej. Czemu ten zły powiat nie da więcej gminom? Proszę państwa, na tym polega równowaga finansowa. Rząd ma swoje zadania i ma na to budżet. My mamy tego, oczywiście zawsze będzie przepychanka, czy to ma być z PIT-u 1,6, 1,65. To będzie przepychanka. Proszę państwa, jest pewna stabilizacja. Co się stało pięknego, bo tutaj kolega zupełnie powiedział odwrotnie. Podatek procentowo CIT zmalał, a dochody wzrosły. To jest jak gdyby nielogiczne, bo poprzednie władze jak gdyby podnosiły podatek, żeby było więcej. W normalnej gospodarce obniża się podatek po to, żeby dochody rosły. I to się udało zrobić temu rządowi. To nawet ci największe oponenci tego nie negują tego. Tak samo przecież powiat. No, pan radny doskonale wie. Powiat ma świetne dochody z PIT-u. Dlaczego? Bo średnia płaca wzrosła. Średnia praca wzrośnie, a bezrobocie maleje. To są takie wskaźniki, które właściwie jak się tym człowiek obraca, to od razu widzi. Bezrobocie maleje, płaca rośnie, PIT rośnie. Tak? No i mamy okres rozwoju. Tak. Jeżeli na przykład dyscyplina rośnie... Dziękuję. Tak. Na ogół wszystkich państwa...